30 listopad 2015 roku. Laura Gadzina. Witam w kolejnym odcinku Ekspresu Dwójki. Dziś w programie. Dzień Papieski. Obchody Święta Niepodległości. Tydzień Patrona Szkoły. W naszej szkole odbył się Dzień Papieski. Przygotowane zostało przedstawienie o rodzinie oraz prezentacja o papieżu Janie Pawle II. W 11 listopada to dzień o wyjątkowym charakterze i nastroju. Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia delegacja uczniów z gimnazjum wraz z nauczycielami udała się na uroczyste gminne obchody święta w Buczkowicach. Wydarzenie rozpoczęła msza w kościele parafialnym. Następnie wszyscy goście przeszli do Sokolni. Tam uczcili minutą ciszy poległych za wolność ojczyzny. Delegacje złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem ofiar wojny. Uroczystość zakończyła część artystyczna, podczas której uczniowie z naszej gminy recytowali wiersze o ojczyźnie i śpiewali pieśni patriotyczne. W naszej szkole też uczciliśmy święto odzyskania niepodległości. Odbył się koncert dla ojczyzny, podczas którego wybrane pieśni patriotyczne wykonywały kolejno wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzisiaj w naszej szkole odbył się festiwal pieśni patriotycznych. Każda klasa przygotowała jedną z pieśni i wspólnie ją wykonała. Był to nasz koncert dla ojczyzny. Chciałabym zwrócić uwagę na słowo dla, które jest wyeksponowane w naszym haśle. Dla to słowo kluczowe w życiu. Warto żyć dla, warto robić dla. Dzisiaj staraliśmy się zrobić coś dla ojczyzny. Co to takiego ojczyzna? Ojczyzna to miejsce, gdzie żyjemy, mieszkamy. Ojczyzna to ludzie, ojczyzna to my. Zatem śpiewaliśmy dla ojczyzny, starając się wzbudzić w sobie nawzajem uczucia patriotyczne, i potem idące za tym postawy, żeby być właśnie dla. Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za wspaniałe przygotowanie się do konkursu i za piękny występ. Z dnia od 23 listopada do 27 listopada 2015 roku odbył się w naszej szkole Tydzień Patrona Szkoły. Przez cały tydzień dzieci z różnych klas wykonywały przeróżne zadania. W poniedziałek odbyło się uroczyste rozpoczęcie Tygodnia Patrona Szkoły z pięknym występem klasy drugiej pod opieką pani Mirosławy Dudys. Dzieci przebrane za wszystkich uczniów Akademii Pana Kleksa wprowadziły nas w wesoły nastrój, przygotowując zarazem do rozmyślenia na temat konkursów organizowanych przez cały tydzień. We wtorek cała szkoła wybierała ze swoich klas najsympatyczniejszą koleżankę, najsympatyczniejszego kolegę oraz nauczyciela. W środę na lekcji wychowawczej cała szkoła przygotowywała klasami lub dzieląc się na grupy plakaty o temacie "Ożywiamy owoce i warzywa". Natomiast dla przedszkolaków odbył się Dzień Pluszowego Misia, w którym najmłodsi z nas pokonywali różne zadania, na przykład co najbardziej lubią jeść misie. W czwartek o godzinie 16 odbyła się dyskoteka Mikołajkowo-Andrzejkowa, w której wzięli udział uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum. Wszyscy uczestnicy świetnie tańczyli. Nasi rodzice, chcąc nam zrobić prezent mikołajkowy, zaprosili na dyskotekę świetnego DJ-a, który nie oszczędzał sił, by nas uszczęśliwić profesjonalną muzyką. No to moi drodzy, drinkety sesji RPD już za nami, a teraz zagramy od fotoreporterów, od naszych fotoreporterów, od pana fotografa, pana kamerzysty, dla wszystkich dzisiaj bawiących się gości. W piątek od godziny 8 do 9 odbyła się kolorowa kuchnia pana Kleksa, w której wszystkie klasy miały za zadanie przyrządzić przepyszną kolorową potrawę, która zostanie oceniana przez jury. Piąta i na stolicy tam jest taki... Błażej! Mogę byś mi to umyć? Okej. Co to jest? O godzinie 10 odbył się apel podsumowujący Tydzień Patrona Szkoły, na którym uczniowie klasy 3 gimnazjum przedstawili kilka wierszy Jana Brzechwy oraz przygotowali konkurs o życiu i twórczości naszego patrona szkoły. Na zakończenie nasi nauczyciele przygotowali nam występ niespodziankę, w którym oni opowiedzieli kilka bajek oraz przedstawili życie w miejscu na co dzień niedostępnym dla nas,
czyli pokoju nauczycielskim. Całość zakończyło uroczyste rozdanie nagród za cały tydzień konkursów oraz wręczenie medalu pana Kleksa najsympatyczniejszemu nauczycielowi, którym okazała się pani Katarzyna Brzeczkowska. Mamy 100 lat w tym roku szkolnym. Najwspanialszym nauczycielem w naszym zespole szkoły została pani Kasia Brzeczkowska. Żegnając się z Państwem, życzę miłego dnia i zapraszam na kolejny, już świąteczny odcinek Ekspresu Dwójki. Jeszcze raz. Dominik, nie chodź tu! Nie chodź tu, bo przy siebie otworzyłeś drzwi i razu głupo się trzeba pociągnąć na jakiś... To, że ja tu pisałem, to nie znaczy, że jest głupi. Nie pisałem, że jest za nie głupi, tylko aha, dobra. Żegnając się z Państwem, życzę miłego dnia i zapraszam już na kolejny... Co już twoja mama dzwoni? Dobrze, nawet byś tu... Z dnia od 23 do 27 listopada w naszej szkole odbył się tydzień patrona szkoły. Przez cały tydzień dzieci wskazywały...